drodze ze Skopie nad jeziora zatrzymaliśmy się przy autostradzie na targowisku. Jezioro Prespa, właściwie Wielka Prespa, ponieważ jezioro ma dwie części. Tu jest Wielka Prespa, tam dalej jest Mała Prespa. Na tym jeziorze, na Wielkiej Prespie, znajduje się trójstyk granic trzech państw: Grecji, Macedonii Północnej i Albanii. Ja akurat znajduję się po stronie macedońskiej. Trójstyk granic znajduje się blisko wyspy. Na tej wyspie jest kościół. Natomiast my jesteśmy trochę dalej od tej wyspy. Jeżeli poszukać jej, to jest mniej więcej w tamtą stronę. Jezioro Prespa, warto dodać, że jest również jeziorem tektonicznym. Jest niewiele oddalone od drugiego jeziora, Ochryckiego, które znajduje się w tamtą stronę, za górami Galicica. Mimo że otaczające Prespę góry Galicica i Baba wznoszą się ponad 2000 metrów ponad poziom morza, to z perspektywy tafli jeziora nie sprawiają wrażenia szczególnie wysokich. Chociażby dlatego, że jezioro Prespańskie położone jest niemal kilometr nad poziomem morza. Nad północno-zachodnim brzegiem Dużej Prespy położona jest niewielka miejscowość Oteszewo, w której znajduje się hotel i resort Lakeview. Na jego obszarze mieści się pomost, a także restauracja, w której usiedliśmy. Zamówiliśmy sałatkę szopską, rybę i pliskawicę. Wyjechaliśmy z nad jeziora Prespa i podążamy trasą przez Park Narodowy Galicica. Znajdujemy się teraz w najwyższym jej punkcie na wysokości 1600 metrów, więc tak mniej więcej jak w Polsce Śnieżka. Za mną znajduje się kapliczka, która jest symbolicznym najwyższym punktem tej trasy. Natomiast naprzeciwko niej jest jezioro Ochryckie. Tam zmierza. Zjechaliśmy z gór Galicica w stronę miejscowości Liubamiszta. Jest ona położona tuż nad samym brzegiem jeziora Ochryckiego, a w niej mieści się klasztor świętego Nauma. Sam klasztor położony jest tylko kilometr od granicy z Albanią. Monastyr, na terenie którego się znajdujemy, został założony już w 905 roku naszej ery przez świętego Nauma z Ochrydy. Uczeń Cyryla i Metodego upamiętniony jest jednak przede wszystkim jako apostoł Bułgarii, która w tamtym czasie była w posiadaniu jeziora Ochryckiego.
Poniżej monastyru znajduje się rzeźba niedźwiedzia, z której wypływa woda pitna, a także świętego Nauma, który wita przybywających do tutejszego portu. Na południe od klasztoru stoi także niewielka cerkiew świętej Petki, czy też Paraskiewy. Święta Paraskiewa, choć wywodziła się z rodziny bułgarskiej, to jest patronką prawosławia na ziemiach polsko-ruskich. Świątynię od wschodu opływa Czarny Drim. Wzdłuż rzeki poprowadzono ścieżkę, przy której ulokowane są plaże, restauracje, bary i kawiarnie. O zachodzie słońca obserwujemy, jak wody Czarnego Drimu wpływają do jeziora Ochryckiego. Następnie ruszamy w kierunku granicy Macedonii Północnej z Albanią. Po zmroku trafiamy do Korczy, najludniejszego miasta wschodniej Albanii. Udajemy się na stary bazar, na którym jemy kolację. XV-wieczny meczet Mirachori w Korczy. Ufundował go sam założyciel Korczy, Ilias Mirachori. Warto dodać, że meczet, który widzicie, jest także najstarszym zabytkiem miasta. Sobór Zmartwychwstania w Korczy jest największą świątynią prawosławną w Albanii i drugą największą świątynią prawosławną na całych Bałkanach. Wbrew pozorom, Sobór Zmartwychwstania Pańskiego stoi w Korczy od niedawna, bo od 1992 roku. Wcześniej w jego miejscu również stał sobór, został jednak zburzony w 1968 roku na polecenie władz komunistycznych. Bazar w Korczy działa pełną parą. Browar Piga Korczy produkuje piwo od ponad 100 lat. Jest uważane za jedno z najlepszych, jeśli nie najlepsze, na całych Bałkanach. Trzecie najludniejsze miasto w Albanii. Ma stary meczet, właściwie można by powiedzieć zwykłe, duże miasto. Ale jest coś, po co tutaj przyjechałem. Coś, z czego słynie Elbasan i kilka okolicznych wiosek. Coś, czego nie można spróbować nigdzie indziej. I zaraz tego spróbuję. Tav Kosi.